to, co było czytane też, że Pan otwiera, ale będą przeciwności wśród ludzi, którym to się nie podoba. I no, po moim nawróceniu to w domu się wielu osobom to nie podobało. No i z każdym przyjazdem tutaj, to za którymś razem Pan mnie tak napełnił chęcią, że żeby tu się przeprowadzić. Za pierwszym razem, jak tu usłyszałem, to sobie pomyślałem, że to jest nierealne. Że co ja tu będę robił. No i ogólnie takie przyziemne myśli. No ale za którymś przyjazdem to przyjechałem na jakiś dłuższy zjazd. Wróciłem do domu w niedzielę. W poniedziałek wrzuciłem pracę. W środę już byłem tutaj. No i było zgromadzenie już u brata Mariana w następny weekend po tym. No, w niedzielę tak po zgromadzeniu dostałem tam od takiej cioci z Gdyni SMS-a, że słyszała, że się przeprowadziłem tutaj i, no i że może bym przyjechał do niej na kawę. No, ja sobie tak w porywie takiej swojej gorliwości do Pana głoszenia Ewangelii pomyślałem, że tak, pojadę, będę mówił o Panu Jezusie, opowiem całe świadectwo swojego nawrócenia. Tak mnie poniosło. No, pojechałem tam do cioci. Ciocia z takim zainteresowaniem mnie słuchała, z takim zaangażowaniem po prostu. A ja głupi byłem, bo nie spostrzegłem się, że to jest gra na czas po prostu. No tam chyba ze 3 godziny spędziłem. I przez te 3 godziny tam później ciocia wysłała mnie z kuzynką właśnie, żebyśmy pojechali coś tam kupić. W tym momencie już tam przygotowali w domu jakąś tam zasadzkę małą. Przyjechał mój mamy brat z Wielkopolski, który jest bardzo zagorzałym katolikiem. Nawet potrafi tam księdzu jakieś błędy wytknąć, czy coś. No, przyjechał z jakimiś tam swoimi kolegami, którzy byli tak tacy szerocy, że przez drzwi to musieli bokiem przechodzić. Ja się zastanawiałem, czemu oni tego nie rozumieją. Przecież do Boga się nawróciłem. Dobrze już nic złego, nie? I cały czas starałem się im wytłumaczyć, o co im chodzi. No przecież dobrze jest. No ale nie pojmowali tego i no, w pewnym momencie to... No to było na parterze w bloku, więc wiedziałem, że już nie ma ucieczki, bo tam... jak chciałem wyjść przez drzwi, to mi jakoś tam odgrodzili tą drogę, dostałem wtedy... No w twarz dostałem tak, że miałem wtedy nos złamany. Chciałem wyskoczyć tam przez okno, akurat było otwarte, ale zaplątałem się w pirany. I później jak tam opowiadali temu lekarzowi, to powiedzieli, że chciałem wyskoczyć z okna, żeby samobójstwo popełnić. No jednak jakoś tam powiedzieli, miałem oddać kluczyki do samochodu i mieliśmy wyjść jakoś tam pokojowo. Więc mówię, no dobra. Weszliśmy z bloku i wtedy rzuciłem się do ucieczki. Już zostawiłem wszystko za sobą. Zabrali mi telefon, Biblię, wszystko, co miałem przy sobie. Scyzorek tylko miałem w kieszeni, a nie ma znaczenia. No uciekałem tam przez Chylonię, przez tą główną ulicę. Ten wuja zaczął krzyczeć za mną, że jestem złodziejem, łapać złodzieja. Wtedy przypadkowi ludzie się rzucali na mnie na ulicy. I się zatrzymałem i no, nikt nie wiedział, o co chodzi, tam wzięli mnie do samochodu, ktoś zaczął robić zdjęcia, powiedzieli, że jestem śledzony od samego początku, że ta sekta mnie śledzi od samego początku, wszystkie ruchy, że jestem śledzony, że rozpracowywali mnie już od bardzo dawna. Tutaj, że prowadzący tutaj jest śledzony przez Interpol, że zgromadzenia za każdym razem są w innym miejscu, bo że policja nie wyśledziła. No dużo takich bzdur, oszczerstw. Po prostu nie dało się tego słuchać. Wracaliśmy samochodem. No, przyjechał bardzo szybko, jak na te 300 km prawie. Jak wracaliśmy tam do Wielkopolski, bo mnie siłą zabrali.
Chciałem bardzo tu być, ale nie widziałem, nie wiedziałem, o co chodzi, nie? Czemu nie mogę po prostu? No, przecież już nie chcę. Zawsze jakieś tam problemy były, że czemu ty, Kamil, jesteś taki, czemu taki, a jak się odwróciłem od tego, to nagle coś dziwnego się stało. I jak wracając właśnie do Wielkopolski, jechaliśmy autostradą, bardzo dużo różnych myśli miałem w głowie, miałem takie myśli już, że teraz to ja tylko mogę coś Bogu obiecać, że Bogu obiecam, że będę całym życiem służył, to Bóg uczyni cud i że będę wolny, cała sytuacja zakończy radośnie, w pokoju. Ale ja, takie myśli przychodziły po prostu, ja myślę, że to już po prostu sam diabeł jest i mówi mi tak, a ja sobie myślę, że nie, bo jest napisane, że nic nie będę obiecał, no bo żadnego włosa nie mogę uczynić nawet siwym. Taka myśl mi przyszła wtedy, żeby jak byliśmy na postoju na stacji, jak tam tankował, to wezmę tą spinkę od pasa, wybiję szybę i sobie ucieknę jakoś tam, nie? No ale nie udało się. Cały czas miałem tą myśl, że tą szybę wybić tym pasem. No, ale z drugiej strony myślę, że jak Pana Jezusa pojmali, to nie uciekał się, nie opierał się. No i mówię z drugiej strony też, no nie chcę temu człowiekowi szkoda robić, mu tam szyby wybijać w aucie. Zobaczymy, dojechaliśmy tam na miejsce, tam już czekała policja, karetka pogotowia. Nie chcieli mnie wypuścić z samochodu najpierw, siedziałem tam sam w samochodzie, oni tam, no słyszałem wszystko, co mówią, bo o tym, że chciałem wyskoczyć przez okno, że chciałem się powiesić na tym pasie w samochodzie. Coś tam jeszcze, nie pamiętam już. No i ten sanitariusz z karetki mówi, że sprawdzimy ten pana nos, czy pan ma połamany, no i faktycznie mnie tam podotykał po twarzy, miałem połamany nos. No, zabrali mnie do szpitala, no, pod pretekstem złamanego nosa. Czyli niby tam miałem czekać do 7 rano, bo to już była chyba druga w nocy, miałem czekać do 7 rano na tego lekarza od nosa, jak się tam nazywa ta specjalizacja. No i się okazało, że to nie czekałem na tego lekarza, ale czekałem na psychiatrę, który wystawi wniosek o tego, tam jakiś tam papier, że mnie do psychiatryka mają zapisać do warty. No i ta noc tam w tym szpitalu, no tam wiadomo, prześwietlenie nosa, rentgen, inne rzeczy. Nie miałem nic do gadania, zabrali mi dowód osobisty. Pod pretekstem niby, że muszę moje dane spisać, a ten wuja tam nagadał po prostu tym sanitariuszom, że tu na mnie chwilówek nabrali, żeby dowód zastrzec. Siedziałem za dyżurką tam tego na SOR-ze. Tam w tym szpitalu był OIOM akurat. Siedziałem na tym z ochroniarzem, bo ochroniarza specjalnie dla mnie przesłali. Nie wolno mi było drzwi zamykać, jak wychodziłem z toalety, nic po prostu. Dostałem jakąś Biblię tam wtedy od rodziny, no bo bardzo chciałem, no nie dostałem mojej, bo stwierdzili, że jak mam pozaznaczone fragmenty, to sekta mi pozaznaczała to, co jest, nastawia mnie przeciwko rodzinie, że niby tam w 10 rozdziale Ewangelii Marka jest napisane. Chwila, to znajdę. Że w 29 wersecie, w 10 rozdziale Ewangelii Marka jest napisane, Jezus odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz w doczesnym życiu domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, choć wśród prześladowania w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. Czyli oni to zredagowali tak. Akurat taki przykładowy werset, że mnie tu wszyscy nastawiali przeciwko rodzinie, że mam znienawidzić swoją własną rodzinę. Tak dosłownie mam znienawidzić po prostu. Nienawiścią tego świata. No dużo takich rzeczy, dlatego dostałem jakąś inną Biblię. Czytałem tam wtedy, nie pamiętam, rozdział chyba, zaraz zobaczę.
Już nie pamiętam teraz. No ale o tym, że trzeba będzie znosić takie przeciwności, tak mnie to bardzo mocno to poniosło na duchu tam wtedy, jak siedziałem w tym szpitalu, nauczyłem, chodziłem cały czas z tą Biblią wzdłuż korytarza, czytając w kółko to samo. Tamten ochroniarz mi powiedział, że mam siedzieć i się nie ruszać. Ogólnie bardzo był źle nastawiony. No ale tak słowo ze mną zamienił i się spytał, o co tu w tym wszystkim chodzi, nie? Ja mówię, że to właśnie no, z powodu wiary tu jestem, że komuś się to nie podoba. Po jakimś czasie on wstał, tam poszedł do tej dyżurki, nalał z tego dystrybutora taki plastikowy, zwykły kubek wody i mówi, masz, trzymaj, nie? To było to... No, to było bardzo dużym świadectwem dla mnie, że Pan jest wtedy ze mną. Tam z tej dyżurki te wszystkie te głosy było słychać, o czym tam rozmawiają i tam w sumie przez całą noc, aż do tej 7 rano ten temat nie schodził z ust tych sanitariuszy, czy tam, nie wiem jak to się nazywa, którzy tam siedzieli i przyjmują pacjentów i tak dalej, mówią, że a co to jest za młody, no ale jakaś tam sekta, nie wiadomo o co chodzi, nie? Coś tam. No ale lepiej trzymać się język z zębami, bo tu jest taki awanturnik, to może ten. No ten mój wuja, że już chciał awanturę taką robić, że chciał po telewizję dzwonić i tak dalej, że zostałem porwany przez sektę i tak dalej, że no, że tutaj ja rzuciłem palenie, ja zacząłem zdrowy tryb życia prowadzić po to, żeby moje nerki były zdrowe, żeby mogli na handel. Wątrobę na handel. Jeszcze o tyle też wtedy był taki temat, że szukałem pracy, znalazłem z takim jednym bratem, tam poszliśmy do takiej jednej firmy i firma taka, która prowadzi również pracę w Holandii. No i podałem mamie nazwę tej firmy i mama jak tam sprawdzała niby w internecie, wątpię w to. Tam bardziej tym wuja sprawdzę, bo mama wtedy nie umiała komputera obsługiwać i no się okazało, że wywiozą mnie do Holandii do obozu pracy. bo firma współpracuje jakoś tam firmą holenderską. Także dużo takich rzeczy słyszałem. No. Tego nosa mi tam nie naprawili rano, jak świt tylko był, to 7 rano chyba odprawili mnie po prostu do tej karetki transportowej. Jechałem z takimi dwoma sanitariuszami. Nie wiedziałem w sumie, gdzie jadę, bo nikt mi nie powiedział. Zostałem uznany za człowieka niespełnego umysłu, bo w sumie zmowa była... No w końcu po 3 próbach samobójczych byłem, no to... No to jakbyśmy się tutaj wszyscy zmówili przeciwko komuś, jednej osobie, że ta osoba w kółko powtarza, że chce popełnić samobójstwo, no to wtedy nie ma nic do gadania zgodnie z naszym prawem. Jak tam jeszcze siedziałem na tym ojomie, za tą dyżurką, to tak modliłem się do Pana w duchu, co ja mam teraz zrobić w tej sytuacji. Głos taki się odezwał do mnie, że żebym nic nie podpisywał tam w tym szpitalu. No wszystko się ułoży. Pan ma to wszystko w swoich rękach. Jak pojechałem do tego szpitala psychiatrycznego na samym początku, co mnie bardzo przestraszyło, była kobieta, która mówiła sama do siebie. Bluźnierstwa, oszczerstwa przeciwko Bogu. Mogę powiedzieć, że bez wątpienia, że była pętana. Wtedy taka myśl mi przyszła do głowy. To w sumie diabeł też chyba kusił, że teraz powinienem podejść i nakazać temu demonowi wyjść z niej. Ja myślę, że nie. Że tak nie powinienem zrobić i Bóg mnie zachował, tego nie zrobiłem. No bo bym się pogrążył jeszcze bardziej. Tak myślę teraz.
Siedziałem tam długo, dość długo na tej izbie przyjść, już tam w warcie w psychiatryku i wtedy zostałem zaproszony przez ordynatora tego oddziału i on się pyta, o co tu przy tym wszystkim chodzi. Mówię, że od początku do końca mu wszystko odpowiedziałem, jak to się wszystko wydarzyło, później wspólnie właśnie z mamą. Lekarz tłumaczy, że jeżeli ja miłuję to zgromadzenie, jeżeli że pragnę tego, to już mnie nic od tego nie oderwie i że skoro mnie tu, że skoro ja tutaj jestem, że tutaj są ludzie, którzy chcą ze mną przebywać, to znaczy, że w domu tego nie doznałem i mama powinna to naprawić jakoś tam. Tak ten lekarz tam powiedział. No, czy miał rację, czy nie, to ja tam nie wiem, nie wnikałem w to. Później znowu z nim rozmawiałem sam na sam i powiedział, że taki papier mu jeden podpisze, będę miał spokój. No i zwątpiłem w to, co wcześniej usłyszałem, że nic nie podpisywał. Podpisałem taki dokument, który pozwala mu właśnie przetrzymywać mnie tam przez 10 dni pod obserwacją i gdybym tego nie podpisał, to do 48 godzin musi pojawić się sądowy nakaz zatrzymania mnie. Sądowy nakaz, bo sąd musi określić, czy jestem człowiekiem niebezpiecznym dla społeczeństwa i dla siebie, czy nie. No, nie było czegoś takiego w moim przypadku, no bo podpisałem, wyraziłem dobrowolnie zgodę, tak jakby na pobyt tam. No, ten pobyt tam już w samym tym to wspominam, no, wbrew pozorom, bardzo dobrze, bo najlepsza społeczność z Panem, jaką miałem, to właśnie tam. Czytanie Biblii cały czas było. Rozmowa z ludźmi. Każdemu, kogo napotkałem tam w sumie, to mówiłem o Panu, opowiadałem całą sytuację. Był tam taki Pan Jacek. Sam po ludzku określił, że chora sytuacja, nie powinno się coś takiego zdarzyć. Jak już wcześniej wspominałem, żadnego kontaktu nie miałem, nic. Od jednego gościa dostałem możliwość korzystania z telefonu, bo miał telefon w jakiś tam sposób na ten oddział przemycił, bo tam nie można było. Odnalazłem naszą stronę w internecie, spisałem szybko jakikolwiek tam numer i zacząłem dzwonić. Odbiera Leszek i mówię, chwała Bogu, Leszek, jestem w psychiatryku. No. Wytłumaczyłem wszystko, co i jak. Tak pokrótce, nie miałem za dużo czasu, dostałem od Leszka kilka paragrafów o tym, że to jest bezprawne i przede wszystkim to, że mi przypomniał, że jest wolność wyznania w naszym kraju i no uchwyciłem się tego po prostu. Zacząłem się bronić wtedy bardziej, że to, co się dzieje, no jest wbrew, no, złamaniem moich praw. Tak samo Leszkowi wytłumaczyłem, co to jest za szpital, na jakim oddziale leży, żeby mógł do mnie zadzwonić na taki publiczny tam telefon. Także pielęgniarka odbiera i później woła. Za każdym razem, jak Leszek dzwonił, to było coś takiego, że jest zakaz kontaktowania się ze mną, jest nie wolno, tego pana nie obsługujemy i tak dalej. I wtedy się tak ucieszyłem, bo no, cierpiałem. Zaraz powiem, gdzie ja to czytałem. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy posłem, list do Hebrajczyków, 10 rozdział, 32 werset. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swoim oświęceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to gdy byliście wystawieni publicznie, a z niewagi i udręki. Czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tego obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba. Abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał, bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść.
a nie będzie zwlekał, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. No bardzo się cieszę z tego właśnie, że z powodu Jezusa są łamane moje prawa człowieka w cywilizowanym kraju, gdzie nie można powiedzieć, że dzieją się takie rzeczy. Kraj, który nazywa się chrześcijańskim, w teorii nazywa się chrześcijańskim. No tak budowało mnie to mocno. Także też muszę przyznać, że no faktycznie to był Pan Jezus przyniósł miecz, bo tych dwóch policjantów, którzy przyjechali tam jako asysta do tych sanitariuszy, to znałem ich, bo z jednym z nich ćwiczyłem sztuki walki, ale go tak słabiej trochę znałem. Z innym natomiast lepiej się znałem, bo czasami po prostu po służbowemu, w czasie służby przychodził do nas na trening i w pełnym umundurowaniu tam po prostu w czasie pracy odbywał z nami trening. No był takim człowiekiem, nie był zły, ale tak mi się wydawało, a wtedy jak no jak go widziałem, no mówię do niego: Paweł, to ty? On mówi: proszę pana, nie jesteśmy na ty. Jesteśmy na służbie i tak dalej, i tak dalej. No, przykre to było. No i to w zasadzie stało się tylko z tego powodu, że chciałem tu być w Gdańsku, bliżej kościoła, być na każdym zgromadzeniu. Prosta rzecz niby się może wydawać, a no, trzeba było znieść dość sporo. Ale to jeszcze nie było najtrudniejsze, bo dopiero jak już wyszedłem z tego psychiatryka, jak już lekarz powiedział, że koniecznie muszę tutaj zabrać moją mamę. Zgromadzenie w Dąbrówce wtedy było. Mama przyjechała, moja z siostrą, przyjechaliśmy, pamiętam to właśnie. Ja się czułem taki radosny wtedy, że mogłem się oddawać ze wszystkimi widzieć. No, nie da się tego pisać słowami teraz. Najgorsze przyszło po tym wszystkim właśnie, jak już mogłem tu być swobodnie i miałem w sercu taką nienawiść bardzo, bo no, ciężko mi było to wybaczyć. Zmagałem się z tym dość długo, no ale później był taki zjazd w szkole na Oruni, tam było dużo. Jeszcze wcześniej był obóz w Rostkowie i brat Leszek właśnie głosił takie kazanie o przebaczaniu. No po tym kazaniu to się załamałem wtedy, bo zwłaszcza, że młody wierzący i tak po prostu potępienie takie strasznie przyszło. Ale Leszek zaraz po tym wszystkim mówi, widział chyba, co jest grane i mówi, że to kazanie nie było ze względu na mnie. No i poczułem się lepiej, ale dość długo się zmagałem, naprawdę miałem potężną nienawiść do rodziny. Dość długo nie chciałem z nimi rozmawiać. No była taka sytuacja, że jak mama dzwoniła, mówiła, że tam babcia jest chora, to syn do psychiatryka zabierzcie, bo skoro zdrowego człowieka potrafiliście, to takie śmianie się w twarz. No. Było później to zgromadzenie zjazd w szkole tam na Uruni. Dość dużo słowa było mówione o przebaczaniu. No i wtedy Pan Jezus jakoś zabrał to. Uwolni mnie od tej nienawiści. Zaraz po tym zgromadzeniu, jak się skończył ten zjazd, to pojechałem właśnie do domu. No i tak pojednałem się z mamą. Z rodziną. Widzieli, że się zmieniłem, że nie wyszło to na złe. Przykro mi jest, ale powiem tak, że nerki wątroba na miejscu.
I za którymś razem, jak właśnie odjeżdżałem z domu, już siedziałem w samochodzie, mama tak podbiegła do drzwi i tak jak mi teraz ciężko słowa przechodzą przez usta, tak wtedy mama powiedziała, że żałuje tego, że nie zrobiłaby tak więcej. No i dzięki Bogu mogę tu być swobodnie, bez żadnych żalów. Z rodziną się dobrze dogaduję, mimo tego, co się stało. No, Pan otworzył tutaj możliwość być właśnie, no, przeciwności były. To nie małe. No, ktoś by pomyślał, no prosta sprawa. Ludzie w świecie też się wyprowadzają. Jedni na studia, inni, no wiadomo, naturalne kolej rzeczy. No ale tu, kto by pomyślał, że może aż taka przeciwność stać, że normalna sprawa, no ktoś się wyprowadza z domu, dorasta, a tu nagle takie zarzuty, że sekta, Interpol, no handel organami i tak dalej. Zwłaszcza, że tam diabły bardzo dużo nakładł im do głowy, także mama po moim wyjeździe nie mogła spać kilka dób po tym, jak tam coś usłyszała przez przypadek. Właśnie w związku z tym, że no, się wyprowadziłem. Z jakiego powodu się wyprowadziłem? Że nie z powodu pracy, nie z powodu studiów, nie. Tylko z powodu tego, że chciałem być bliżej ludzi, którzy miłują Jezusa. No, się nie dziwię wtedy, że no właśnie 3 doby nie przespała. Oczywiście wina spadła na mnie, że rozbijam rodzinę, że mamę takiego stanu doprowadziłem. No, ale dzięki Bogu już tyle lat minęło i nie wszystko już pamiętam. W wielu sprawach tam, podczas to się działo przez te kilka dni, to Pan mówił bezpośrednio i też jeszcze było coś takiego. To było ostatnio na zgromadzeniu mówione środowym, przed obozem jeszcze, że z listu Jakuba chyba, czy Judy, nie pamiętam. Gniew Boży, gniew człowieka nie jest narzędziem w rękach Boga. Ludzka sprawiedliwość nie czyni tego, co jest sprawiedliwe w oczach Boga. No i to mnie tak podtrzymało właśnie, że jakąś tam nienawiść miałem, ale no tej zemsty ja tak nie chciałem i wolałem, żeby zwracać się do Pana Jezusa o uwolnienie od tego. No, nie było mi łatwo to mówić, ale dzięki Bogu. Amen.